Także, kochani, opukujmy teraz punkt gamma. Zamknijcie oczy. Weźcie głęboki wdech, wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Poczujcie, kochani, teraz swoje ciało. Poczujcie swoje stopy. Przeskanujcie, kochani, całe swoje ciało od stóp do głowy. Osadźcie się w ciele. Teraz, kochani, zastanówcie się nad tym, na ile myślicie, na ile czujecie, że jesteście gdzieś tam uwikłani w te swoje historie rodowe. Na ile was coś trzyma. Pomyślcie teraz w skali od 0 do 10. Na ile czujecie? Jeśli macie taki swój jakiś problem z tym związany, zastanówcie się głębiej nad nim teraz. Na ile go odczuwacie w ciele? Jak się czujecie w związku z tym? Dobrze, kochani, teraz opukujemy punkt karate. Pomimo tego, że wiem, że moje ciało nagromadziło wiele historii po moich przodkach i czuję złość na nich, że obdarowali mnie właśnie takimi historiami, to kocham i akceptuję siebie w pełni. Mimo tego,
że mam świadomość, że mogę nie wszystko wiedzieć o historiach moich przodków. I tego też w głębi siebie się obawiam. I czuję strach, bo boję się, że mogę czegoś nie odkryć i dalej będzie to moim schematem, programem. To całkowicie i głęboko kocham siebie i to, że tak teraz mam. Mimo tego, że wiem, że historie moich przodków były bardzo różne. I wiem, że wszystko mam zapisane w mojej pamięci komórkowej. Oraz całą sobą odczuwam to wszystko, czym mnie obdarowali. Ale nie chcę tak żyć, bo to mi nie służy. I sprawia, że czuję lęk. I czuję się uwikłana. To wszystko. To całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie. Brak. Moje ciało nagromadziło wiele historii po moich przodkach. Bok oka. Weź głęboki wdech i poczuj całym sobą tę historię w swoim ciele. Pod okiem. Czuję złość na przodków, że obdarowali mnie takimi historiami. Pod nosem. Mam świadomość, że mogę nie wszystko wiedzieć o historiach moich przodków. Broda. W głębi siebie właśnie się tego obawiam, że mogę czegoś nie odkryć i dalej to będzie moim programem. Obojczyk. Historie moich przodków były bardzo różne. I wszystko mam zapisane w mojej pamięci komórkowej. Pod pachą. Całą sobą odczułam to wszystko, czym mnie obdarowali. I nie chcę tak żyć, bo to mi nie służy. Głowa. Czuję lęk i czuję się uwikłana w to wszystko. Brak.
Uwalniam moje ciało od historii moich przodków, które nie są już mi potrzebne i mi nie służą. Bok oka. Dziś uwalniam się od każdej krzywdy, która została wyrządzona mojej rodzinie oraz od krzywdy, którą wyrządziła moja rodzina innym rodzinom. Pod okiem. Uwalniam złość na moich przodków za to, że zostałam obdarowana tymi programami. Pod nosem. Uwalniam z mojej pamięci komórkowej. I teraz skupcie się na tym, co byście chcieli uwolnić, jeśli jest taka rzecz konkretna. Broda. Uwalniam dziś siebie i moje dzieci ze wszystkich nieświadomych oraz świadomych programów, które odziedziczyliśmy po moich przodkach. Obolczek. Uwalniam siebie i moje dzieci z wszelkich schematów, programów związanych ze stratą finansową, bankructwem, długami oraz tego, czego nie wiem, a było w mojej rodzinie i mi nie służy. Pod pachą. Uwalniam się od wszystkiego, co mnie obciąża, co na ten moment nie jest mi już potrzebne. Głowa. Uwalniam lęk i poczucie, że zostałam w to wszystko uwikłana. Brew. Teraz oddycham spokojnie i wiem o tym, że zrobiłam wszystko, by uwolnić się od historii moich przodków, które mi nie służą. Bok oka. Od dziś moje ciało jest wolne od uwarunkowań rodowych. Pod okiem. Jestem wdzięczna moim przodkom za te wszystkie historie. Bo dzięki temu odkryłam siebie. Pod nosem. Od dziś pozwalam sobie otworzyć nową kartę dla mnie i moich dzieci. Broda. Dziękuję sobie za to wszystko, co zrobiłam, bym została uzdrowiona.
Obojczyk. Teraz w mojej pamięci komórkowej mam tylko historie, które są mi potrzebne i wspierają mnie w mojej dalszej drodze. Pod pachą. Od dziś jestem wolna. Dziękuję za to sobie, Bogu, Wszechświatowi, Wyższemu Ja. Wybierzcie, kochani, co tam rezonuje Wam z Wami. Głowa. Jestem wdzięczna, bo w moim ciele czuję lekkość i spokój. Głęboki wdech i wydech.